Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych. Moduł: rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych. Tytuł wideokastu: obieg wody w przyrodzie. Ilość wody w przyrodzie jest stała. Dzięki właściwości występowania w trzech stanach skupienia, woda podlega krążeniu. Większość wody jest zgromadzona w morzach i oceanach. Lądy otrzymują wodę z opadów atmosferycznych. Opady atmosferyczne powstają poprzez parę wodną, która przedostaje się do atmosfery. Część wód opadowych wyparowuje. Część w wyniku spływu powierzchniowego dostaje się do cieków wodnych, a z nimi do mórz i oceanów. Reszta wsiąka w grunt, zasilając wody gruntowe. Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci wód gruntowych. W niektórych miejscach wody gruntowe wydostają się na powierzchnię i tak powstają źródła, co ilustruje schemat na ekranie. Z nich biorą początek strumyki. Te z kolei łączą się ze sobą w większe strumienie i rzeki, które wpadają do morza lub oceanu. W ten sposób zamyka się obieg wody w przyrodzie. Proces zaczyna się od nowa. Woda rozpoczyna swój obieg, dostając się do atmosfery wskutek parowania wody z oceanów, jezior, rzek i wilgotnej gleby, a także za pośrednictwem transpiracji roślin. Para wodna dostaje się do powietrza dzięki parowaniu wody morskiej i słodkiej oraz wskutek transpiracji roślin, opuszcza je natomiast, kondensując się w postaci szronu, rosy bądź cząsteczek tworzących chmury, które następnie opadają w postaci śniegu lub deszczu. Zwykle część opadu przesiąka przez glebę. Gdy woda ta dotrze do warstw wodonośnych lub nieprzepuszczalnych, zaczyna spływać w dół zgodnie z nachyleniem warstw skalnych. Podczas intensywnego deszczu można zauważyć wiele maleńkich strumyczków spływających w dół po stoku. Woda w gruncie zachowuje się podobnie. Spływa kanalikami w kierunku rzeki, a część jest wchłaniana. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.